W zeszłym roku pożegnaliśmy tę jakże nieodżałowaną pisarkę, która niejednokrotnie poruszyła nasze serducha. Lucinda Riley odeszła, ale słuchajcie, jej rodzina postanowiła wydać jeszcze dwie ostatnie książki autorki. Oto jedna z nich, jej pierwszy i ostatni niestety kryminał, o którym mam dzisiaj zaszczyt Wam opowiedzieć. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Ogromnie się cieszę, słuchajcie, że dzisiaj przedpremierowo mogę Wam opowiedzieć o tajemnicach Fleet House, pierwszym i jedynym kryminale Lucinda Riley. Kochani, jest to wielkobukowy patronat, który recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. Tę powieść Lucinda Riley napisała oryginalnie w 2006 roku. Planowała do niej powrócić, planowała zredagować na nowo, ba, słuchajcie, planowała rozpocząć nową serię kryminalną, kiedy tylko zakończy cykl z Siedmiu Sióstr. Życie i ciężka choroba zweryfikowały te marzenia. Rodzina autorki zdecydowała się jednak po jej śmierci opublikować tę powieść w takiej formie, jaką napisała ją wtedy przed laty Riley. Całe szczęście, słuchajcie, dlatego że Tajemnice Fleet House to jest niezwykle nastrojowy kryminał. Kryminał w starym, dobrym stylu, z brytyjskim sznytem, z bohaterką, którą pokochacie, tak myślę. No a ja mam dzisiaj dla Was kilka słów o książce. Jasmine Hunter, zwana Jess, na razie zakończyła swoją policyjną karierę, a przynajmniej tak sądziła. Podejrzana śmierć chłopca bowiem, śmierć, która zaszła za murami prywatnej szkoły z internatem w Norfolk, znów ją wkręci w te detektywistyczne tryby. Rusza śledztwo, chłopak został celowo otruty. A motyw? Ofiara, jak się okazuje, była prześladowcą, więc być może ktoś się chciał na nim zemścić. Przed Jess naprawdę trudna sprawa, dlatego że za murami szkoły wszyscy nabierają wody w usta. Ludzie mają tendencję do znikania, no i pojawiają się też kolejne trupy. Wkrótce okaże się, że odpowiedzi należy szukać w przeszłości. Zacznijmy, słuchajcie, od tego, że chociaż już od lat 60. XX wieku rozwarstwienie społeczne w Wielkiej Brytanii powoli normowało się, a zwyczajni ludzie dochodzili do głosu, to mimo tego wciąż do dzisiaj na tych najwyższych szczeblach jest to podłoże konfliktu. Zresztą, jak wiecie, to właśnie w Wielkiej Brytanii dzięki istnieniu jakże widowiskowej monarchii i arystokratycznych tytułów to rozwarstwienie widać najlepiej. Najlepiej też widać tę klasę uprzywilejowaną. Książęta, baronowie, dziedzice, słuchajcie, wydawać by się mogło, że to są jakieś tytuły z zamierzchłych, feudalnych czasów, ale tak nie jest. One tam wciąż istnieją, co więcej, mają się całkiem dobrze. Brytyjska elita ma swoje tradycje, ma swoje miejsca, w których panują inne warunki i zwyczaje niż w tej zwyczajnej, spauperyzowanej części rzeczywistości, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. I to właśnie do takiej elitarnej, prywatnej szkoły z internatem zabiera nas w powieści Lucinda Riley. Niby wszystko jest pięknie, a pod maską otwartości wciąż sączy się jad. Lucinda Riley, słuchajcie, wykreowała skomplikowane śledztwo w niezwykłej miejscówce. Miejscówce, która lubi trzymać swoje sekrety głęboko za murami. To jest taki klimat odciętej od świata szkoły gdzieś na uboczu. Autorka nie epatuje, słuchajcie, tutaj przemocą. To ważne. Co więcej, ona wytwarza jakby w kontraście również taki przytulny blask. Brutalny mrok przeplata tutaj światłem. Akcja toczy się niespiesznie, posuwa się spokojnym trybem na wzór takich klasycznych brytyjskich kryminałów. Jej bohaterowie natomiast to nie tylko takie czarno-białe kukiełki, odwładczyni marionetek, wręcz przeciwnie, to są, słuchajcie, postacie i ludzie z krwi i kości. Żyją, przemieszczają się, rozmawiają. I to w dialogach należy doszukiwać się tutaj wskazówek. Także w ukrytych spojrzeniach, w tych detalach, które Riley podrzuca nam niczym te baśniowe okruszki. Intryga jest zawiła, skomplikowana. Słuchajcie, myślę, że miłośnicy literatury gatunkowej nie będą tutaj zawiedzeni, mimo tego, że mogą wcześniej rozwikłać zagadkę, no i dowiedzieć się oczywiście, kto zabił. Tajemnice Fleet House byłyby w ogóle idealnym wstępem do serii kryminalnej jednej z ukochanych, bestsellerowych autorek. Jess Hunter to jest jedna z takich bohaterek, której poczynania śledzi
kojarzy się z prawdziwą przyjemnością. Chcielibyśmy zgłębić jej przeszłość, chcielibyśmy także towarzyszyć w jej kolejnych przyszłych sprawach. Lucinda Riley wyważyła tutaj napięcie. Dosypała również szczyptę tego charakterystycznego, czarnego, brytyjskiego humoru, a całość po lekturze zdaje się być przepełniona nadzieją. Czujemy się zadowoleni, słuchajcie, bez tego takiego poczucia nadchodzącej klęski. Dostrzec można po prostu w tej powieści tego ducha obyczajowego, życiowego, ten ciepły sznyt, który charakteryzuje chociażby serię o siedmiu siostrach. Powiem wam tak, na koniec nie pozostaje nic, jak tylko westchnąć żalu, no że nie będzie więcej. Kto pokochał Lucinda Riley, charakterystyczny styl jej ciepło, ten, słuchajcie, w Tajemnicach Fleet House odnajdzie to wszystko i jeszcze więcej. To jest nieco odmienna odsłona autorki, ale oczywiście rozpoznajemy ją między słowami. Razem z wydawnictwem Albatros mamy dla was tajemnicę Fleet House do wygrania. Pytanie konkursowe, który kryminał byście mi polecili? Może być, słuchajcie, film, serial, gra, książka, do wyboru, do koloru. Opowieść kryminalna ze śledztwem, ze zbrodnią w tle. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Ogromna szkoda, kochani, że Lucinda Riley odeszła tak przedwcześnie, że nie zdążyła rozpocząć tak naprawdę na dobre swojego kryminalnego cyklu, że mamy tylko ten jeden tom, który widać jest dopiero zaczątkiem, początkiem i zaczynkiem. Jej główna bohaterka, Jess Hunter, jest świetną postacią, jest jedną z takich postaci, którym właśnie chcemy towarzyszyć, które chcemy poznać bliżej. To jest taka postać, która nas nie odstręcza, wiecie, o czym mówię. Chcielibyśmy po prostu z nią usiąść przy herbacie, pogadać. Tak jak powiedziałam, ta powieść ma taki ciepły, przytulny sznyt. To niby jest opowieść o zbrodni, niby opowieść o elitarnej brytyjskiej szkole, gdzieś tam na odludziu, niby mamy faktycznie te trupy, mamy śledztwo, ale jednocześnie no jest w tym Lucinda Riley i właśnie ten taki ciepły szept, to właśnie ta opowieść, którą ona tak bardzo charakterystycznie snuje. To jeden z tych kryminałów, w których nie odnajdziemy, wiecie, krwi, jakiejś makabry, nic z tych rzeczy. To jest taki klasyczny brytyjski kryminał, właśnie opowiedziany w taki tradycyjny sposób, niespieszny właśnie do herbatki. Oczywiście znajdziemy tutaj jakieś niedociągnięcia, ale myślę, że miłośnicy twórczości Lucinda Riley wybaczą to autorce, dlatego że no, nie zdążyła tej powieści zredagować po prostu, a jej rodzina postanowiła nie dokonywać żadnych poprawek. Jeżeli dostrzeżecie jakieś niedociągnięcia, pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta powieść, że odnajdziecie właśnie w niej to ciepło i wspomnienie o wyjątkowej autorce, a może nawet zaczniecie przygodę z autorką od tej powieści. Pamiętajcie, że o cyklu Siedmiu Sióstr również wam opowiadałam, więc możecie sobie zaglądać właśnie i szukać powieści Lucinda Riley tutaj na kanale Wielkiego Booka i na blogu. No a ta tajemnica Fleet Street również na blogu możecie poczytać. Zachęcam was serdecznie. Do zobaczenia! Pa, pa! Jeśli chodzi o książki piękne, tajemnicze, wyjątkowe, zapraszam was na Cztery Muzy Sophie Haydock. To jest kolejna odsłona serii butikowej. Zaglądajcie tutaj, wyjątkowa historia. Natomiast jeśli jesteście nowi na Wielkim Booku, no to witam was serdecznie. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. Rozgoście się i rozejrzyjcie. Mówię o literaturze gatunkowej, o literaturze pięknej. Do zobaczenia!